4 września wspominamy błogosławionych Jana Karola Bernarda du Cornille, Jana Franciszka Bonel de Predal i Klaudiusza Ponce, prezbiterów i męczenników. Wielka rewolucja francuska odbywająca się w latach 1789-1799 miała wśród swoich celów m.in. zniesienie katolicyzmu we Francji. Uchwalona 12 lipca 1790 roku Konstytucja Cywilna Kleru zakładała zniesienie konkordatu z 1516 roku, podporządkowanie kościoła państwu i przejęcie majątków kościelnych i klasztornych. Duchowni zostali zobowiązani do ceremonialnego składania tzw. przysięgi konstytucyjnej, co było równoznaczne z wypowiedzeniem posłuszeństwa Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej. Ci, którzy odmówili, poddawani byli represjom. W okresie rewolucji śmierć poniosło kilkanaście tysięcy katolików, duchownych, zakonników i świeckich. Największą grupę stanowią męczennicy z Paryża, gdzie między 2 a 6 września 1792 roku, w czasie tzw. masakr wrześniowych, zamordowano około 1400 osób, w tym około 300 duchownych i zakonników. Więzieni oni byli i zginęli w benedyktyńskim opactwie Saint-Germain, więzieniu La Force, kościele Saint-Nicolas du Chardonnay i wielu innych. Znaczna liczba duchownych zginęła także w klasztorze karmelitów przy Rue de Vaur. Wśród nich byli właśnie kanonicy regularni Jan Karol Maria Bernard du Cornille, urodzony w roku 1759, Jan Franciszek Bonel de Pradal, urodzony w roku 1738 i Klaudiusz Ponce, urodzony w roku 1729. Pierwszy z nich pochodził z opactwa świętego Wiktora, gdzie sprawował funkcję bibliotekarza. Dwaj pozostali wywodzili się z kongregacji francuskiej z opactwa świętej Genowefy. Cała trójka została beatyfikowana w dniu 17 października 1926 przez papieża Piusa XI wśród 191 osób, których męczeństwo w czasie masakr wrześniowych udało się udokumentować. Módlmy się. Wszechmogący Boże, błogosławieni męczennicy Jan Karol, Jan Franciszek i Klaudiusz osiągnęli chwałę zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu wspomóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc, osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miły.